Cześć, ja jestem Anjon i na potęgę posępnego czerepu do RAID trafiła właśnie dwójka czempionów z mojego dzieciństwa, czyli Odwieczni Wrogowie, Himen i Szkieletor. Ten drugi to nowy login champion, i przyjrzymy mu się za kilka dni, kiedy trafi na nasze konta. Za to: Himen, tu sprawa ma się zgoła inaczej. Ten czempion kosztuje 230 zł czyli tyle, co Xena w poprzedniej czempionowej przepustce, co oznacza, że Xena musiała być marketingowym sukcesem, chociaż pamiętam jeszcze, jak ludzie byli niezadowoleni z zawartości tamtej płatnej części przepustki. Darmowa część była bardzo na bogato, ale płatna, poza Xeną, nie miała w sobie nic wartościowego. W przepustce z Himenem nieco lepiej się postarali w tej płatnej części. No ale darmowa część też jest OK. Płatna część ma mityczne elementy setu Instinct. ma kilka sześciogwiazdkowych glifów, plus do tego trochę srebra, jakieś No, Ale główną atrakcją są te mityczne przedmioty. Natomiast darmowa część jest całkiem przyzwoita. Na końcu mamy mięsko, dzięki któremu możemy sobie. Upgradeować postać od razu do levelu 60 niezależnie na którym jest levelu, najbardziej się opłaca ją użyć albo na epickim czempionie, ewentualnie na legendach takich, które chcemy szybko wymaksować. Dobrze jest zachować sobie ten przedmiot na jakieś turnieje z czempion trainingiem. Sam Himen wydaje się być bardzo ciekawym damage dealerem i z pewnością zobaczymy go w wielu teamach na arenie, ale również na PvE. Jego pierwsze testy, jakie widziałem u Helheidisa i u Nuba, wyglądały bardzo obiecująco. Jego A2 potrafi naprawdę potężnie uderzyć pojedynczy cel, a do tego ignoruje stone skin. A3 to z kolei bardzo mocny atak AoE. Do tego dochodzi jeszcze A1, które uderza podwójnie, ale tylko czempionów z sojuszu Corrupted, a także wypełnia turnmeter naszym czempionów. No i pasyw, dzięki któremu jego ataki stają się silniejsze, im więcej buffów miał na sobie przed jego wykonaniem. Wiedząc to wszystko, nasuwa się pytanie, czy jest to czempion dla mnie? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale przedstawię wam w tym filmie mój punkt widzenia. Jeśli, tak jak ja, czujecie sentyment do lubianej za dzieciaka postaci, a kwota, jaką trzeba na niego wydać, mieści się w waszym budżecie, wtedy jest to ciekawa opcja. Sentyment to coś, co trudno przeliczyć na pieniądze i prawdopodobnie właśnie dlatego Plarium sięgnęło akurat po to IP. Oni doskonale wiedzą, jaki jest profil wiekowy graczy RAID i umieją grać na tej nucie. Abstrahując od sentymentów. Jeśli dopiero zaczynacie grę i nie macie jeszcze wielu dobrych nukerów, wtedy osobiście bym sobie go darował. Już wyjaśniam dlaczego. Himen, aby być wartościowym nukerem, potrzebuje dobrego sprzętu. I mam tu na myśli naprawdę dobry sprzęt. Zwłaszcza jeśli myślicie o używaniu go na arenie. Budując go pod PvP, na myśl przychodzą przede wszystkim speed team. Dlatego będzie dla niego potrzebny szybki build Najlepiej w secie Merciless, najlepiej w dziewięcioelementowym secie Merciless, i czempioni, którzy zapewnią, że ruszy się przed przeciwnikiem. W początkowej fazie gry nie jest łatwo zbudować taki Team, a jeśli Himen nie zaatakuje jako pierwszy, to prawdopodobnie nie dożyje do swojej tury. Druga opcja na arenę to Stone Skin plus Savage Lital, ale taki build będzie bardzo łatwo skontrować, jeśli przeciwnik również ma Himena. A do tego jego Himen jest szybszy. Zresztą o dobry sprzęt Stone Skin i Lethal Savage też nie jest łatwo, zwłaszcza na początku gry. Trzecia opcja wymaga bardzo specyficznego czempiona, jedynego takiego w całej grze, czyli Nekreta, który sprawia, że każdy DPS ma szansę dożyć swojej tury. Ale Nekret to legenda Void i szansa, że ją wylosujecie na początku gry, jest bardzo nikła. Natomiast jeśli mówimy o PvE, macie znacznie ciekawszą opcję, a do tego darmową. Mam na myśli San Wukonga. Małpi król ma nieco inny zestaw umiejętności, ale potrafi uderzyć nawet mocniej niż Himen, a do tego nie trzeba się martwić jego przeżywalnością. Niestety nie ignoruje z tą skin, ale potrafi zowcować przeciwnika. Dobrze, a co jeśli grasz już trochę i jesteś blisko endgame? Na tym etapie może być on ciekawą opcją, pod warunkiem, że nie dysponujesz już innym świetnym damage dealerem. Choćby takim jak Thor, który był niedawno fuzją i jest bardzo porównywalny według mnie z Himenem. Z jednym jednak wyjątkiem: Thor nie ignoruje Stąskin, tu przewagę ma władca wszechświata. Pomijając fakt ignorowania Stąskin, czempionów, którzy są lepsi, albo przynajmniej tak samo dobrzy jak Himen. Jest całkiem sporo. Że wymienię tylko Leoriusa, owszem, Wojt legenda. Quintusa, również Wojt legenda, ale tym razem darmowa za postępy na Life Arenie. San Wukonga, o którym już wcześniej mówiliśmy. Czy nawet Gembo, epickiego Wojt Newkera, który naprawdę potrafi zaskoczyć. Natomiast jeśli macie tego pana, to nie potrzebujecie już Himena. Georgit jest. W każdym celu lepszy od niego. W takim razie, czy Himen przyda się komuś, kto gra już bardzo długo i ma bogatą kolekcję czempionów? Jeśli jesteś takim graczem, to najprawdopodobniej już znasz odpowiedź na to pytanie i nie potrzebujesz mojej rady. Natomiast jeśli spytacie, czy ja zamierzam kupić Himena, to nie, raczej nie. O ile mój sentyment do niego jest bardzo silny, o tyle nie wniósłby do moich teamów na tyle dużo żeby mógł z czystym sumieniem uzasadnić taki wydatek. Co innego, gdyby na przykład kontrolował Mariusa albo lokauty, wtedy bym się nie wahał. A tak, cóż, Wright jest na takim etapie rozwoju, że kolejny dobry nuker nie jest niczym niezwykłym, a prawdziwie OP championi to przede wszystkim mityki i wąskie grono legend. Oczywiście decyzje o tym czy kupić tego czempiona, czy nie, każdy z nas musi podjąć samodzielnie. Może nie zgadzacie się z moim zdaniem na jego temat, wtedy chętnie przeczytam Wasze argumenty. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć.